Tak. Chciałbym tutaj wyrazić jakiś taki pogląd młodego pokolenia na temat historii, na temat tego, do czego doszło w 1989 roku. Ja się urodziłem dokładnie w chwili rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu, co dla mojego pokolenia jest symbolem pewnej zdrady. Później gruba kreska również jest symbolem zdrady i to nierozliczenie tych osób, które skazywały naszych bohaterów, bohaterów naszego pokolenia, żołnierzy wyklętych, zwykłych, prostych działaczy Solidarności, którzy byli gnębieni, jest pewną dziejową niesprawiedliwością moim zdaniem. To, że dzisiaj na przykład taki pan Stefan Michnik nadal sobie spokojnie żyje w Szwecji, a jak dziennikarz, no, również pytałem pana Adama Michnika, dlaczego nie został skazany jego brat, to zostałem nazwany świnią. To jest pewne podejście właśnie tego środowiska, które doprowadziło do grubej kreski, do tego, że sędziowie, prokuratorzy, którzy skazywali żołnierzy wyklętych, opozycjonistów, no nie zostali zupełnie rozliczeni przez całą trzecią RP, do dzisiaj otrzymują sowite emerytury. Wie pan co, jak pan się rodził, to ja wtedy rzeczywiście malowałem mury, wcześniej trochę rozlepiałem ulotki, więc widzę to z innej perspektywy. Wiem, że jest coś takiego jak miłosierdzie chrześcijańskie, ale najpierw trzeba odpokutować winy. I tutaj proszę, możemy się zgadzać. Nie przebaczajmy. Natomiast za tych zdradzonych oświecie, zwróćcie państwo uwagę, dobrze, że Prawo i Sprawiedliwość, jakby złączyć te dwa lata, kiedy rządziło, i teraz dwa lata, to mamy cztery lata. Sprawny ustawodawca w półtora roku, jeśli ma przygotowane projekty, jest w stanie załatwić naprawdę bardzo wiele spraw. No ale to widzimy właśnie, jak te projekty przygotowane są, procedowane. Nie, proszę państwa, Jerzy Kwaśniewski, panie mecenasie, no istnieje przecież dzisiaj w tym sporze jakiś rodzaj, znaczy zgody, że wszystkie strony sporu, zarówno opozycja, jak i obóz prezydencki, jak i obóz władzy, czyli rządzący. No, wszyscy się zgadzają, reforma jest potrzebna. Czy rzeczywiście to, co dzisiaj jest proponowane, zarówno w wariancie prezydenckim, ale również w wariancie tym, który wyszedł z Ministerstwa Sprawiedliwości, to jest aż takie upolitycznienie, jak pan to obserwuje? No, przede wszystkim rzeczywiście musimy się zgodzić co do tego, że postulat zupełnej reformy, daleko idącej reformy wymiaru sprawiedliwości jest podzielany przez właściwie wszystkie strony tego sporu.